Hejka ludzie, witam was wszystkich z powrotem Diablo 3 Reaper of Souls. Jesteśmy już na samym końcu, mi się wydaje, że to już jest końcowy boss, wszystko. Nie wiem co się dzieje w sercu fortecy, może być jeszcze mapka do przejścia, może trafimy zaraz na Maltaela. Najszybszy sposób będzie po prostu wejść i zobaczyć to. Co tam się będzie działo? Kamień dusz nawiedził sanktuarium. Wkrótce wszelkie stworzenie zostanie oczyszczone z krwi demonów. Za chwilę twój rodzaj przestanie istnieć. Śmierć nadchodzi. Bo ha ha ha. Potrzebuję więcej dyscypliny. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. Mam zbyt mało dyscypliny. Wciąż czekam. Wieczny konflikt dobiega końca. Tak, ale dla mnie. Muszę mieć więcej nienawiści. O kurwa. Potrzebuję pomocy! Nie wiedziałam o tym, że w te chmury nie mogę wejść. Elo! Świat uwolni się od zła. Musisz jedynie umrzeć. Shit, dostałem. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Koniec jest nieuchronny. O shit! Nie! Fuck! Potrzebuję więcej dyscypliny. Śmierć uwolni cię od cierpienia. Tak. Nie jestem jeszcze gotowa. Słabo. Tracę siły. Muszę zaczekać. Jest. Twój świat umiera. Nie ma co ratować. Potrzebuję więcej czasu. Ej, zjeżdżaj ode mnie, co? Muszę mieć więcej nienawiści. Nie ma innego wyjścia. Jest. Ciebie zabić. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Śmierć uwolni cię od cierpienia. Nie jestem jeszcze gotowy. O, co się teraz dzieje? Przepełnia cię moc śmierci. Ale istnieje siła, z którą nie możesz się mierzyć. Give it to me. Serio? Wciągnął kamień dusz w siebie? I co to mu teraz daje? O
O, zajebiście, mamy ten, Nephalemów. Śmierć pochłonie wszystko. A, dużo na sekwencji się nie zmieniło. Tak samo biega. Jest więcej dymków tych. Nie, nie wierzę w to, że mnie załatwił. Właśnie widzę. Ostatni punkt kontrolny. Pytanie. Nie no, kuźwa, było dobrze do tego momentu. Czy muszę mieć 70 lat? Kamień dusz na wieki. Dobra, minimy to. Wciąż czuję mieć więcej nienawiści. Boże, co się stało za... Wieczny konflikt dobiega końca. No, lol! Serio? Dobra, jeszcze raz. To jest do zrobienia, no kuźwa. Jak całą sekwencję zrobiłem. Pierwszą, no, przy drugiej, no to mi się padło przez głupi przypadek. A we mnie odbija wtedy. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Świat uwolni się od zła. Musisz jedynie umrzeć. Się dostałem. Potrzebuję więcej czasu. Widzę. No, to ma odbijanie, to się nawet nie opłaca w niego. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. A bo mi się wydaje, bo mam więcej tych... Shit. Świat uwolni się od zła. Musisz jedynie umrzeć. Shit. Nie jestem jeszcze gotowa. Koniec jest nieuchronny. Nie, lol! Shit! Nie wierzę! Nie! Kurwa, no normal by musiał przejść, żeby go zabić. Nie wiem, gram na wysokim od początku, no to bym chciał dociągnąć wysoki do końca, do początku. Ale chyba widzę coś, co wy nie widzicie. Wciąż czekam. Mam zbyt mało dyscypliny. Ja chyba czegoś nie mam. Wieczny konflikt dobiega końca. Zranili mnie! O Boże. Zostałam zranna. Muszę zaczekać. Shit. Ale ja chyba wiem, czego mi brakuje.
zła. Musisz jedynie... Chyba wiem, co mi brakuje. To bym powiedział, małe cięcie, aż to zdobędę, to zaraz wracam, nie? Do tego momentu. No to cięcie w tym momencie tutaj. Okej, ludzie, jestem z powrotem. Musiałem się wrócić po jeden buff, który ogólnie był. Chodzi o aspekt śmierci. Twoje ataki mogą zranić Maltaela. To jest chyba dodatkowy buff, który mi pozwoli pokonać Maltaela szybciej, jak tak myślę, nie? Nie tak podstawowa, jak ja weszłem po prostu do gry i zaraz szłem do Maltaela. Z tym aspektem śmierci powinien go chyba szybciej zabić, ale tego nie wiem. Dlatego zaraz zobaczymy przy tym podejściu numer 4 lub 5. Nie wiem, nie liczyłem, które to jest podejście. Powinno być lepiej. Dobra, przełącz to, bo to znamy. Potrzebuję więcej czasu. Bo mnie zranią, kurwa, szybciej, no nie wiem. Nie wiem, czy ten buff w ogóle coś daje. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to napiszcie mi. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. Zranili mnie! Fucking shit, jeszcze gorzej. Ucieknijmy do miasta. Naprawmy EQ, bo pewnie jest zepsute. Nie wiem, czy EQ coś ma do tego za 30 tysięcy. Czy EQ ma coś do tego, że ginę, czy nie? Czy trzeba to naprawiać co chwilę? Ale pewnie tak, bo kuźwa widzę, że nawet strasznie nam ciężko szło teraz. Moment mnie zabił. To widocznie EQ dostaje nieźle w dupę, jeżeli giniemy. Kurwa, nie w to. Za mało dyscypliny. No, już... się nadziałem, kurwa, z 3 razy. Wciąż czekam. Ej, spierdalaj. Ataki odbijające. I sam się palę widocznie. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. Nie jestem jeszcze gotowa. Ała! Sam sobie obrażenia od ognia zajebałem. Potrzebuję więcej czasu. Au. O kurwa. To było głupie. Koniec jest nieuchronny. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. Wciąż czekam. Nie jestem jeszcze gotowa. Śmierć uwolni cię od cierpienia. Tak, tak. Potrzebuję więcej czasu. Mam zbyt mało dyscypliny. O Boże. Mój świat umiera. Nie ma co ratować. Nie jestem jeszcze gotowa.
się od cierpienia. O! Potrzebuję więcej czasu. O Boże. Pierwsza sekwencja down. Przepełnia cię moc. Znamy to. Wciąga w siebie kamień dusz. Czarny kamień dusz. I dalsza walka. Wciąż czekam. A teraz fireball lecą. Ostatecznie wszyscy kłaniają się śmierci. Bardziej chyba powinienem po tej stronie biegać. Zranili mnie, nie mogę. Kurwa, to było blisko. Ale odskocz! Uległ. Nie! Ani odejść, ani nic, kurwa. Specjalnie klikałem, żeby przejść. Nie, wszyscy kłaniają. Kurwa, już była końcówka. Ja pierdolę! W tym momencie mnie musiało właśnie złapać w ten róg jebany. Nie jestem jeszcze gotowy. I straciłem tego buffa, widzę. Wieczny konflikt dobiega końca. Kurwa! To było głupie. Naprawa. Okej, to jest moment. Pandemonium. Nie wiem, serio? Przed chwilą tak... O, dostałem nagle. Ta słowa widocznie muszę zejść aż na dół. No dobra, ale chodzi mi o ten aspekt Berserkera. Nie wiem, czy mi coś to daje, ale wolę sobie to załatwić. Gotowa nie zabił. Aha, widocznie wygląda, że od początku. Może to jest drugi jakiś. Nie, to są portale już. Nie, to widzę, że to jest bez znaczenia. Okej, to jest bez znaczenia. Kurwa, jak ujebać u Maltaela? Chleba ocalałeś, bo tam teleport prosto do poziomu trzeciego. Nie, muszę właśnie ten drugi przebiegać cały czas. Po prostu w trzeci i lecimy dalej. Serce fortecy. Tu jest akurat fajne to, w porównaniu do Diablo 2, że jak miałeś teleporter, to on zostaje w tym miejscu, gdzie byłeś. Potrzebuję więcej czasu. A w Diablo 2 jak wychodziłeś, to wszystko traciłeś. Wszystkie teleportery, takie inne rzeczy. A tutaj, gdzie zostałeś, to on zostaje, ten teleporter też. Chyba, że tak jest, chyba, że to coś było innego, ale... Wciąż czekam. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. Jak dostałem? Nie! Wieczny konflikt dobiega końca. Nie jestem jeszcze gotowa. Druga.
shit dostałem raz. Świat uwolni się od zła. Musisz jedynie umrzeć. Koniec jest nieuchronny. Tak, tak. O, fuck. Tu mogę zginąć, ale to tak serio. Potrzebuję więcej czasu. Shitty. Wciąż czekam. Śmierć uwolni cię od cierpienia. Tam jest mocny Nefalemów, zgarnijmy ją. Mamy. Potrzebuję więcej czasu. Zranili mnie! O, shit. Muszę zaczekać. Nie! Kurwa! Świat umiera. Nie ma co ratować. Fuck! Kamień. Nie jestem jeszcze gotowa. Wieczny konflikt dobiega końca. Potrzebuję więcej czasu. Wieczny konflikt dobiega końca. Nie jestem jeszcze gotowa. Koniec jest nieuchronny. O, no, o, prawie. Nie ma innego wyjścia. No. Mnie to wkurwia tylko to, że nie mogę nigdy odskoczyć. Zostałam zraniona. Muszę czekać. Szajt. No. Twój świat. Okej, ludzie, żeby go zabić, będę musiał przejść poziom niżej, bo to jest za ciężkie dla mnie. Szłoby to ogarnąć, ale no nie chce mi się też aż tak długo kuźwa walczyć z nim znowu. Okej, to widzimy się za chwilę z powrotem, jeżeli zmienię poziom trudności. Trzy, dwa, jeden. Ok, jestem z powrotem, już z mniejszym poziomem trudności. I teraz próbujemy go zabić. Nie, to co się działo, to było za ciężkie. Jestem ciekawy, jak teraz pójdzie, bo może być, że oni tak dopasują do mojej postaci, że to... że nie pójdzie go zabić.
Wciąż czekam. Świat uwolni się od zła. Musisz jedynie umrzeć. Zostałam zraniona. Już myślałem. Koniec jest nieuchronny. Śmierć uwolni cię od cierpienia. Nie, zostaw mnie, szmato. Potrzebuję więcej czasu. Jestem jeszcze gorzej. Twój świat umiera. Nie ma co ratować. Wciąż czekam. Okej, kamień dusz teraz. Jest łatwiej, ja to czuję, że jest łatwiej. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja czuję, że jest łatwiej. Nie. Teraz go pokonać. Nie jestem jeszcze gotowy. Śmierć pochłonie wszystko. No odskakuj. Potrzebuję więcej czasu. Ostatecznie wszyscy kłaniają się śmierci. Nie! Zranili mnie! Szybko, 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 szybko! Kurwa, to było blisko. Śmierć pochłonie wszystko. Fuck! Ile on miał życia? Minimalnie. Okej, nawet na normalnym daje mi jeszcze popalić. Ale jesteśmy dalej niż prędzej. Ale pod koniec widzę, jak jest atak przejebany. Naprawmy Q. Wracajmy. Pierdolę, że ten finał jest taki ciężki. Chciałem go uwalić na pierwszym przejściu, ale no kurwa, no widzicie. Z łowcą demonów w tyle nie grałem, żeby miał takie aż dobre EQ. Ciut grałem, bardziej jest ode mnie barbarzyńca wylewelowany. Od niego może też pokażę, jak tego zabijam, Altaela. Wieczny konflikt dobiega końca. Zostałam zraniona. No kurwa! Potrzebuję więcej czasu. Śmierć jest poza twoim. Koniec jest nieuchronny. Gdzie on jest? Ej! Tekstury nie widać. Ej, wrócił. Ej, albo coś teraz zlagowało, bo cały czas to sama sekwencja leci. Śmierć uwolni cię od cierpienia. Okej, dalej. Mam pełno życia? Nie.
Potrzebuję więcej czasu. Mój czas się skończył, Nefalemko. Wciąż czekam. Śmierć pochłonie wszystko. O Boże. Twój czas się skończył, Nefalemko. Teraz ciśniemy. Jest! Kontrolne. Przechodzi teare. To jakieś gówno, ale tutaj leżą rzeczy. Semat, owijacze żniwacza. Legendarne kawasze, żeby wykonać poziom ziemniczniczy 12. Fuck je, no kurwa. To jest chujnia, 551, może będzie więcej później. A to gówno wyleciało, zobaczymy jak to będzie. 551 jest teraz. Dalej to samo, ale jest lepszy. Zręczność daje, wytrzymałość. Jest taki fuj czerwony. Dobra. Ach. No, to porozmawiajmy z Traelem teraz. Gdzie jest czarny kamień dusz? Maltael go zniszczył i wykorzystał jego moc. Zatem śmierć Maltaela uwolni Diablo. Jest wolny. He? Czekaj. Co się teraz stało? Pogadali, cyk. Ukończ akt piąty łowcą demonów. No dobra, zabij Maltaela. Bla. Tara. Gdzie jest czarny kamień? Maltael. Zatem śmierć. Wybierz krajowe, zakończyć grę i przejść do głównego menu. To jest ostatni ten. Ostatnie zadanie. Chyba, że wrócimy szybko do miasta i zobaczymy, co tam jeszcze jest. Ale wątpię, żeby coś jeszcze mieli, kurwa, do powiedzenia. Chociaż, że wszystko już powiedzieliśmy. Ale możemy też obczaić w tej sesji. Jest ta babka, coś chce wiedzieć. Nigdy nie dowiedziałam się, dlaczego Rakis postanowił tutaj założyć swe królestwo. Musiał mieć ku temu jakiś ważny powód, prawda? Nie żebym narzekała, ale twój szelmowski przyjaciel sądzi, że zdoła zaskarbić sobie moją sympatię. Mówisz o Lyndonie? Nie zwracaj na niego uwagi. To już było. Powiedz proszę temu drugiemu dżentelmenowi, temu w pancerzu, że jest bardziej w moim guście. To już było. Słyszałam, że udajesz się teraz w odległe krainy. Nie zapomnij po powrocie opowiedzieć mi o swoich odkryciach, dobrze? Sakwie nic nie ma, ale to już było, ta gadka z...
wiadomość. Jeśli spotkasz moje dzieci, powiedz im proszę, żeby skończyły się bawić i wróciły do domu. Kolacja prawie gotowa. Musisz odpocząć. O, tak, 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 tak. Jeszcze ten gościu, który tam umierał, tam na boku. Do niego też jeszcze podejdźmy. W ogóle nie wiem, co się tutaj dzieje. Elena. Odpowiedź, nic nie ma. Wróćmy tam, pogadajmy z Terelem, może... Okej, okay. Żeśmy obczali mniej więcej co i jak, ale tam nic nie było już więcej, no to więc... Gdzie jest czarny kamień? Zatem... Okej. Nefalenka dokonała niemożliwego. Pokonując śmierć, odkupiła anioły i ocaliła ludzkość. W chwili triumfu ujrzałem Nefalenkę w zupełnie nowym świetle. To bohaterka zdolna pokonać największe istoty niebios i piekieł. Łowczyni demonów, obrończyni niewinnych. Lecz w jej piersi bije serce śmiertelniczki, które pewnego dnia zostanie wystawione na próbę. Czy wówczas znajdzie w sobie siłę, by się oprzeć? Czy też sprowadzi na nas zagładę? To już w kolejnym wydaniu Diablo 4. Gratulacje, udało ci się przejść Diablo 3 w trybie przygodowym. Czeka na ciebie więcej wyzwań i nagród. I do tego będziemy zmierzać nawet już w kolejnych odcinkach. Do tego trybu przygodowego, który mam nadzieję, że za niedługo też zacznie nagrywać, ale na pewno się spróbuję oswoić jeszcze z tą postacią, zdobyć jej lepsze EQ i wtedy dopiero zaczniemy pobiegać. Ale zanim to zanim zacznę nagrywać już na lepszym EQ ten, no to już będę, to będzie pewnie dopiero ten odcinek, a ja już będę miał nagrane na pewno już na lepszym EQ wszystko. O to się nie martwcie, ja jestem tak do przodu z odcinkami. Znaczy w tym momencie mówię, że jestem do przodu, dla was to będzie już pewnie moment przeskok, że już dostaniecie kolejny odcinek już z Diablo, taki już totalny na luzie, przygodowy, tak o, pogramy, już nie będzie takie już takie jadki z sekwencjami tutaj, rozwalanie, tylko po prostu będziemy się bawić już w Diablo 3. Tylko nie wiem jeszcze z jaką postacią to będę robił, jeszcze muszę pomyśleć. Dla mnie najbardziej odpowiadałoby barbarzyńcom pobiegać, ale barbarzyńca to jest dość niezła klasa. Dość dużo wytrzymuje jak dla mnie, jak zauważam. EQ nawet ma niezłe na sobie, lepsze niż co to łowca demonów, ale to nie wiem, to chyba zależy od tego... z jakimi osobami może się jeszcze gra i coś tam jeszcze. Nie wiem jak to wygląda, nie wiem czy idzie na łowcy demonów, na udręce, na poziomie tam piątym grać. Nie widziałem żadnych filmików jeszcze. Jak się da, no to kuźwa się da, ale ja na razie nie umiem tego zrobić. Zobaczymy. Aha, jeszcze bym musiał jeszcze tego... załapać jeszcze krzyżowca, bo jest ta nowa postać. Może coś z krzyżowcą porobimy, ale to trzeba poczekać z paręnaście tygodni, zanim będzie to kuźwa wylewelowane i wszystko. Ale z nim się też by szło pobawić trochę. Zawsze kolejna postać do levelowania. Okej, okay, jak mi się ogólnie podobało teraz Diablo 3 Reap of Souls? Było fajne, było tam, żeby teraz jak nie skłamać, na dobre 10 godzin rozgrywki, tak coś szacuję,
do 10 godzin rozgrywki, może na ciut więcej. Ale mi się wydaje, że że średnia jest 10 godzin, żeby to przejść, piąty akt. No to i tak nawet nieźle, bo to jest nawet szybciej niż te poprzednie akty. Ale aczkolwiek tutaj na mojej rozgrywce, żeśmy łapali wszystkie podteksty, wszystko żeśmy słuchali na osobności, to też wydłużało trochę czas rozgrywki. To też jeszcze nie wiem tak dokładnie, jak to tam jest, ale... Jest fajnie. Co by tu jeszcze powiedzieć? Ogólnie sama gra... Była spoko, tam na początku trochę mnie denerwowały te właśnie zombiaki, które wyskakiwały co chwilę, ta sama sekwencja. To samo robiłeś sobie, szłeś, one wyskakiwały, zabijałeś, przeszłeś 2 metry, znowu to samo. No, ale jak na zawsze początkowy akt, zawsze jakoś tak samo to wygląda, ale później już się historia toczyła, później już jakoś to już leciało, już było nawet ciężko, kuźwa. Ten, no nie wiem, jeszcze zobaczę z innymi postaciami, jak mi to pójdzie. To, ale to też jeszcze potrwa z paręnaście godzin, zanim je wyleweluję. W ogóle muszę jeszcze łowcę demonów wylewelować do końca, bo jeszcze nawet nie do 170. Tak właśnie tak, bo tak wow, czemu 70 jeszcze nie ma? No to też jest ciekawe, czemu jeszcze 70 nie ma. Trzeba EQ zdobyć na 70. No to troszeczkę potrwa, bo to... Zawsze 10 poziomów wyżej i trzeba wszystko zaś na nowo zbierać. Tak nie patrzę, co tam leci w tle. Nic ciekawego, rozwój kreatywny, ilustratorzy, nie? Na pewno jeszcze wrócimy do Diablo 3, bo to jest fajna gierka, fajnie mi się ją nagrywa. Zrobimy jakiś tryb przygodowy, może z paru odcinków, może inne klasy pokażę, jak z nimi inne klasy wyglądają u mnie, jak z nimi gram. Że tylko zaznaczam, że muszę najpierw przejść akt 5 z każdą, żeby zrobić tryb przygodowy, żeby był na poziomie 70. I żeby coś tam, może jeszcze coś porobić. No i kasę trzeba nazbierać, jeszcze tam rzeczy, bo jeszcze kowala trzeba do końca ulepszyć, złotnika. Na szczęście kandala już jest ulepszona. Tej transmofigacji, czegoś tam jeszcze tego nie ogarniam zbytnio. Jak to ten... Raczej... Wiem jak to używać, już mniej więcej. Ale nie chcę, bo to... Prawdopodobnie jest bardzo drogie i jest ciężko trafić ten efekt, którego się chce otrzymać. No. Co by jeszcze powiedzieć? No nie wiem. Zostawię was chyba teraz z napisami. Tak ogólnie, a tak dla wszystkich polecam grę. Kupcie sobie nawet podstawkę, nie musicie mieć tej gry. Podstawkę nawet macie u mnie na kanale, tam poprzednie odcinki z Diablo 3 normalne. Do zobaczenia, do zobaczenia jak to wszystko wygląda. Nie wiem czy jest jakieś demo do tej gry do ściągnięcia. Wiem, że mam jakiś kod do aktu pierwszego. Maksymalnie można przejść do Króla Szkletów. Coś takiego to mam, ale... To jest praktycznie, że nic, nie? Żeby poznać całą grę, trzeba mieć chociaż Diablo 3 podstawkę. Nie zachęcam was, raczej... Zachęcam was, żebyście kupili też Rip of Souls, bo to jest już nieźle. Macie tam ten 70 level i to już jest fajnie. Ale jak chcecie sobie pograć i nie chcecie wydawać tyle pieniędzy, nie wiem jak teraz stoi w ogóle koszt tej gry. Nie wiem nawet, który będzie to tydzień już po premierze, zanim się opublikuje właśnie ten odcinek. Jaka tam będzie cena właśnie Diablo 3 Reaper of Souls, raczej Diablo 3 i plus jeszcze Reaper of Souls dodatek. Jaka to będzie cena. Może właśnie, jak będę teraz pokazywał ten odcinek, może będą specjalne oferty na to, że będzie taniej. Ileś tam procent. Nie wiadomo. Musicie sobie obczaić, chcecie zagrać, kupcie, zagrajcie, chociaż podstawkę, macie więcej kasy, kupcie sobie Rip of Souls albo w późniejszym terminie. Zawsze jest fajnie, nie? To jest naprawdę kilkadziesiąt czy
kilkadziesiąt naprawdę godzin grania w tą grę, żeby ją opanować. Ja tam przegrałem już swoje ileście tam godzin w tą grę, ale no, żeby postacie jeszcze mieć tak za bardzo opanowane, to jeszcze mi bardzo, bardzo dużo brakuje. No niestety. Ale tak ogólnie... chyba już więcej nie mam nic do powiedzenia. Gra była bardzo fajna. Polecam, zagrajcie. To by było może na wszystko. Ja byłem Danny80. Z grą z Diablo 3 Rip of Souls. To był dodatek do tej gry Diablo 3. Nawet fajny, będę się jeszcze z nim bawić. No i was pozdrawiam, żegnajcie i do zobaczenia już za niedługo w jakimś... w kolejnym odcinku Diablo 3, ale już totalnie na luzie, już w trybie przygodowym, coś tam, na pewno coś jeszcze zobaczymy, coś tam jeszcze porobimy. Takie inne rzeczy, jeszcze zobaczymy wszystko, w swoim czasie. Dzięki za oglądanie i cześć, pa pa.